No cześć. Dobry wieczór. Ja jestem Rytin, ze mną jest tłumacz. Jestem tłumacz, ja nie jestem Rytin. Tak, więc mamy grę o tytule... Yoyoken Gekimuso. Tak, jak widać. No, na szczęście dla tych, którzy nie potrafią przeczytać u góry, jest jeszcze na dole niżej podpisane. No czy... tak, no. Jasne. No. Więc pierwszy trik to jest zacząć grę tak. Przyciskiem nowa gra. Tak, jest u góry. Jest u góry, tutaj. Tak, Hajime Kara, od początku. Okej. Okay. I teraz muszę wybrać najłatwiejszy poziom trudności. To na dole ten. Na dole? No. Okej. Okay. To jest easy po japońsku. Okej. Okay. A. No. I nadciąga, tak. Jasne, przecież oni też piszą do góry nogami. Tak. Okej, to zaczynamy za 3, 2, 1, rura. O kurde, miskli, no dobra, już trudno. Ojej, wyszło. Dobra, więc to jest Yomu, tutaj możesz się sobie przeczytać fabułę. Przeczytałem już, jakby. Tak. Jestem tłumaczem symultanicznym, więc tak na bieżąco. Oj, nazwę poziomu. Jakiś tam las. Tak, zgadza się. Razem w różnych chyba. Więc jak widać, to jest taka platformówka slash hack and slash stop-down perspektywy. Jakby naszym movementem jest właśnie sobie skakanie i ten dash, który się regeneruje. Pierwszy skip rana. Okej. Okay. To jest chyba najgorszy skip rana też. Pamiętam, jak oglądałem zgłoszenia, to faktycznie to jest jeden z gorszych skipów rana. Tak, więc to pomija całego minibossa, ale no, musi wyjść. Bo w Fallen Dolmrogu masz te kuleczki, które dają ci tego dasha i trzeba wszystkich trzech użyć. Okay. O, nice, za pierwszym. Okay. Za pierwszym razem. No. Easy. Zawsze za pierwszym. Tak jak ten poziom trudności, easy. Tak, więc to się nazywa czerno skip, bo kogoś pomija, ale jeszcze nie wiem kogo. No, dowiecie się, jakby było Hando. Tak, jakby było Hanna, to byście się dowiedzieli, bo Hanna jeszcze nie było chyba na maratonie. Nigdy nie było na maratonie, a na GSP się już w ogóle. W ogóle, nie? Nigdy. No. W ogóle ja mam pytanie, bo ja się znam na tej grze, jakby ja dzisiaj zrobię PB. Jakby ktoś nie wiedział, to dzisiaj zrobię PB, tak? Tak. Ale jak masz ten poziom taki z góry, nie? I omijasz te rzeczy, to jakby też jest wysokość, jakby można na przykład przeskoczyć nad czymś, albo jest kolizja pod tobą, czy coś? Tak. Więc jakby nad kulami i tak dalej wszystko. To jest 3D, tylko upośledzone, bo masz ograniczony widok. To ciężko jest rozgarnąć, jak bardzo wysoko jesteś. Pierwszy boss, pierwsza dziewczynka z Toho. Bo to jest fangierka Toho, jeśli nie wspomniałem jeszcze. A Toho to są takie dziewczynki, które mają dużo broni i są agresywne. Tak, i to jest... Ale są animu, więc jakby... Tak. To był pierwszy knockdown, by the way. Licz płacę za knockdowny. Dobrze. Ty płacisz? Ja płacę, ty też możesz w sumie. Jak chcesz. Spoko, ale to ja zakażę swój, dobra? Okej. Okay. To się umówimy. Spoko. Więc żaba może skakać, to jest najgorszy atak, bo drugi na ten. Bo powala. Bo powala i bo no, kiedy jest w powietrzu, nie można jej atakować. Staram się jak mogę. Jeszcze tu jest. Okej. Okay. Zdążyłem przeczytać co w trzeciej linijce i to tyle. Doskonale. Okej, okay, więc w tym poziomie kilka takich małych skipów tutaj już było. Jeden trochę platformowanie po prostu dookoła można pomimo. W ten sposób. Skakanie cały czas jest szybsze? Tak. Okej. Okay. Czytałem po prostu, że nie masz co robić. To też. Generalnie właśnie skakanie. Daszowanie jest najszybsze, ale no jasne nie mogę ciągle daszować, bo się regeneruje. Więc kiedy się regeneruje, będę skakać. Też warto wspomnieć o combo, które widać teraz. Było widać w prawym górnym rogu. Generalnie combo jest do punktowania, co jest mało istotne w speedrunie, ale też pewne jakby breakpointy combo dają szybszą regenerację skilla, co jest trochę ważne w poziomach po prostu podczas platformowania, bardziej ważne podczas bossów. A propos bossów, pominiłem właśnie jednego, jedną. Teraz już pominęliśmy, bo nie zauważyłem. Nie, zaraz. Jest całkiem inny setup. Chyba zadziała? Okej. Okay. O, no nice. Więc można się tak wbić w ścianę śmiesznie i tu jest normalnie Marisa. Para. Okej. Okay. Musicie wierzyć Rytin na słowo, że tam był boss. Jakbyście oglądali handel, to by tam była Marisa. Ja nie zdążyłem przeczytać. No, ale przeczytaj to. Trudne. Właśnie problem jest taki, że są głównie nazwy własne, a nazwy własne po japońsku się czyta właśnie. No. Ty nie czytam.
się nie czyta. A propos fajnych rzeczy do przeczytania, to zanim jeszcze, bo to był taki fajny segment, żeby oddać głos Niorowi, ale zanim to jeszcze chciałbym wam zepsuć tę grę na resztę życia. Spójrzcie, jaka fajna piątka jest w skorze. Nioru, co mamy ciekawego? Ciekawego mogę na przykład powiedzieć, że oglądacie Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie Dzieciom 2023, polski charytatywny maraton speedrunningowy, którym zbieramy na szczytny cel na fundację na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Jako że mogę tutaj chwilę zabrać głos, to mogę was zachęcić do wpłacania na ten szczytny cel w taki oto stylu, ponieważ i tak już ten dzień zrobiliśmy mega, mega dużo. Mamy prawie 6 tysięcy złotych i naprawdę fajnie by było, gdyby te 6 tysięcy zostało przebite jeszcze dzisiaj. I widzę, że coś wpłynęło, ale będę potrzebował chwili na przeczytanie tego, więc na chwilę oddam wam głos, a jak będziecie gotowi, to mi przekażcie go z powrotem. Nie ma problemu. Ha, mega. Poprzedni raz to był Megaman. No, ha, no. A dobre, 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 dobre. Megaman, fajna gra, polecam każdemu, zwłaszcza dwa. Nigdy nie speedrunowałem, ale ten... O, teraz nie można zobaczyć fajnej piątki w skorze, bo nie ma. Jeszcze kogoś zabij tam czy coś, żeby ten... O, kurde, nie jest, dostarczyło. Coś jeszcze, jakiś tam... Decyduj się. O, jest, o, dobrze, jest. Piękny numer, no uwielbiam. Tak, to jest śmieszny ski. Tak. Całkiem precyzyjny skok. Okej. Okay. I to oszczędza cykl? Pozwala mi złapać ten cykl na tą niebieską platformę. Normalnie bym musiała czekać. Tutaj na tej platformie kwadratowej na środku nic nie ma, więc nawet się nie zbliżam do niej za bardzo. Okej, okay. Dara. Wcale tam nie było Momiji, kolejnego minibossa. I tu jest kolejny skip, mogę pominąć tą... O, sprężynkę, fajnie. Bardzo mały timesave, ale jakby to... Wszystko się liczy. No, już jedną żabę zabiliśmy, więc można było ją pominąć teraz też, więc jakby, no, logicznie. I zbliżamy się do kolejnego prawdziwego bossa, czyli Aya. Jeśli dobrze wyjdzie, to... Okej. Okay. Otrzymam kontrolę w tej cutscence podczas tego dialogu. I teraz... odpowiednio jakby spacuje swoje ataki, żeby zadać jak najwięcej obrażeń, kiedy ona jeszcze nie ma AI, bo rozmawia ze mną. Okej. Okay. Bo Aya ma taki fajny atak, w którym nie mogę jej nic zrobić. I na staram początku. Się... Znaczy losowo po prostu go może robić i staram się go uniknąć, więc chyba jeden tylko wyjdzie, tak. Okej. Okay. Fajnie. I teraz ma spellcard. Jakby każda postać ma swój spellcard. Prawie? Żaba nie miała. I generalnie staramy się ich unikać, bo to są właśnie długie takie ataki, gdzie nie da się ich uderzyć. No bo to jest jednak ta rzecz, z której to ucho jest słynne, czyli bullet hell, jest dużo pocisków na ekranie, trzeba je omijać. Tak, jak widać, omijam te pociski bardzo starannie. No, bardzo dobrze ci idzie, trudne okay. To. Tak. Więc ten mój specjalny atak tym żółtym paskiem na dole HUD-u, to też jest mój spell card, którego używam. Generalnie na każdym bossie można go użyć raz, bo zwykle ginie boss, zanim się naładuje drugi raz. Okej, okay, fabryka. Czemu to jest tyle żab? Jakieś żabie... Ole, nie wiem. Twórca tej gry musiał bardzo to lubić, bo to jest fangierka, tak? Tak, to jest fangierka trochę. No. Jakby Toho ma tyle części, że można się pogubić. Znam oczywiście wszystkie. 16 chyba takich mainline'owych. Ej, to w sumie nie byłem blisko, powiedziałem 15. Tak, nie, właśnie rozmawialiśmy wcześniej. By the way, pominięcie połowy levela, przeskoczenie przez, nice. Przez te drzwi. Zobaczę, czy mi wyjdzie klip. Jest śmieszne, ale raczej nie wyjdzie. Chwilę popróbuję. Okay. O, haha, zabawne. Zaoszczędzę, nie wiem, sekundę może. A robiłaś go 5. Tak. Warto było. Tak. Bo był śmieszny. Więc to jest kolejna dziewczynka Toho, Wielki Robot. O tak, uwielbiam moje anime dziewczynki w Wielkich Robotach. Miał być Toho, a nie jakiś Gundam czy coś. Tohandam. Okej, okay, złe RNG, świetnie. Teraz nie możesz atakować. Mogę atakować, ale po prostu jest irytujące. A, okej. Okay. I mogę spaść, jeśli... Okej. Okay. I możesz dobić tylko po głowie. Tak. Okej, okay, w tym momencie boski nie spróbuje się wyklipować tutaj. Okej. Okay. Teraz mam kontrolę w katsence, to niewiele robi, ale pozwala mi zaatakować tą katsenkową dziewczynkę, jeśli mi trafię. A to coś daje?
daje mi combo. I okay. To combo się przenosi na ten poziom. Więc przez chwilę mam wyższą regenerację energii. Możesz lepiej doszować jakby. Tak, częściej doszować. Okej. Okay. Więc to był mały skip na część właśnie też platformowania tutaj. Tu jest moje... Wiele PB straciłam na tej sekcji, ale dobra. O, wiem, wyszło. Sekcja z ruchomymi platformami nad wodą. Wow. Tak. Oczywiście anime dziewczynki nie mają pływać. No nie. Bo mają spiczaste włosy i im się pomoczą, już tak. Nie będą spiczaste, więc... No. To był kolejny skip na po prostu trochę platformowania. Okej, okay. Jesteśmy na przedostatnim poziomie już. Tak szybko? Wow, jak tam z czasem? Wow, dobrze. Okej, więc tutaj jest taki trochę bardziej zagadkowy poziom. Musimy sporo tych śmiesznych kulek popsuć, żeby otworzyć bramy. Na szczęście ja nie muszę ich psuć aż tyle, co by gra wymagała normalnie, bo jestem graczem. A jak wiadomo, każdy gracz sobie skipuje rzeczy. Tak, tu gracze nie mają kul. W ogóle te kule są podmarowane z tego, co widzę. To w jakiejś odpowiedniej kolejności to trzeba normalnie uderzyć, czy co? Chyba tak, chyba nie trafiłem tej. Jest tam jedna pod wodą i ten atak śmieszny, zielony. Czemu jest pod wodą? Bo normalnie trzeba... To okej, okay, trochę. Normalnie trzeba tą wodę obniżyć, poziom wody. Okej. Okay. Trochę później. Więc tak, są ponumerowane. Nie wiem dokładnie, czy jest jakaś konkretna kolejność. Znaczy, na pewno jest jakaś intended kolejność. Rozwalnij ich. Tu jest klik. To jest niewidzialne w ścianę. I to właśnie pozwala nam pominąć jakby... Na razie przeszłaś przez same nieparzyste, bo przez... Nie, przez... Już sorry. Jakby nie ma ich. 1, 4, 5 i 7. Przeszłaś, więc no... W międzyczasie tam przerwaliśmy Niowi donację, a zaraz tak, więc tutaj jest Rymu, tylko zrobię spell card cutscenkę, żeby zadać jej obrażenia. Nie odzyskam tutaj kontroli, ale po prostu zadam trochę damage'a. I podczas kiedy walczę nie Nioru damy. Jak najbardziej, ponieważ w międzyczasie, kiedy sprawdzałem pierwszą donację, wpadły druga donacja i mamy dwa bardzo fajne wagoniki po 50 zł każda. Pierw płacił Aqua z komentarzem bez komentarza. Kadzik wpłaca 50 zł bez komentarza. Dziękujemy, Kadziu. Kadziu, jak ty to robisz, że wpłacasz na ranie, który komentujesz? To jest absolutnie niesamowite. Rytin również wpłaca pieniądze w trakcie trwania rana. Fantastyczny skill. A druga donacja jest od Sylwioszki z komentarzem. Pierwszy raz wpłacam na GSPS-ie. Jesteście wielcy, tak trzymać. Zrzucam się na Magikarpia i chrzczę Protaga. Ciekawe, czy ktoś jeszcze kojarzy ten nick. Pozdrawiam. I ja wiem, do czego jest nawiązanie ten nick, ponieważ połowa z tej kwoty idzie na wybór imienia bohatera do Pokemonów. I jest to nazwa Wirk. Kojarzę Wirgliusza, więc bardzo fajne nawiązanie, bardzo szanuję. Natomiast druga połowa tej kwoty leci na adopcję Magikarpia w tym samym ranie. I do 6000 zł brakuje nam tylko 30 zł, więc no jesteśmy strasznie blisko. Niech ktoś wpłaci te 30 zł, żebyśmy mogli poświętować 6000 już podczas pierwszego dnia eventu. Oddaję wam głos. Dzięki bardzo. W międzyczasie Rytin niestety nie popisała się z dużym skillem, bo została zastanowana. Ja po prostu wpłacam więcej na dzieci. No, spłaciliśmy podczas tego rana przecież, tak. Było widać, słychać nawet, co jakby naprawa, ale jakby, no nie idzie ci za dobrze, nie? Jakby, no, kurczę, no, kurczę, ciężko. No, nie wiem, czy dam radę z tym ostatnim bossem. No, słuchaj, ja bym sobie poradził lepiej, mi się wydaje. Tak? No, jakby, no, zabijasz ten pasek i tak dalej, ale tam tyle razy padła wcześniej, że to nie, takie. Przecież to jest proste, ja bym to zrobił nawet. Mhm. No, tam wydaje się proste, te skipy takie, wiesz. Dobra. Ja to zrobię. Ja nie wygram patera i ona we mnie uderzy, a ja tu tyk. I już mnie nie bije. No. I pani zaraz uderzy znowu, patera. Siup. I mnie tu nie ma. Wow. O, niesamowite, nie? No, ale tak jeszcze raz zrobię. No, nie, ja to zrobię pipi zaraz. Mhm. Jeszcze kilka razy tak pounikam, już będzie czas, nie? To jest prosta gra. Jakby no... Widzisz, ani razu nie padnę nawet. Słuchaj, no... No kurde, dobra. Z tym razem mogę ci dać jakiś tam trening, nie? Jakieś lekcje, co tam można ewentualnie poprawić, nie? No. Tam, żeby ten skip tam przyszedł od razu za pierwszym razem jakiejś sekundzie. O, tu nawet patrz, nawet taki bijem, nie? Że sobie dostałem damage. O, pa. Widzisz? No, dobry jesteś, no. To rzeczywiście. No. Czas się zbliża, wydaje. No. Jeszcze jeden atak. I... Uwaga. Czas. No, bo wiem, że to okay. Zrobię. Brawo, Kadzi. Dziękuję.
Prosta gra. Chyba twoje PB, nie? Tak, teraz możesz nam przeczytać, co się dzieje. No, teraz mi mówisz, jak już zacząłem skipować. Spoko, będzie więcej. No, jakby generalnie z tego, co czytaliśmy taką scenkę wcześniej, to chodzi o to, że one idą na piknik, bo się już dogadały, już nie chcą się bić, idą na piknik i sobie jedzą, no. Jest fajnie. Nawet Marisa się pokazała. No, to są ci wszyscy bossowie, tam połowa pominięta była po drodze chyba. Tak. No. To po lewej była pominięta. No. No i to tyle. No to tyle, także to fajna było gierka. Jemu Kagekimuso, polecam każdemu, dobra gra, fajnie się ranowało, jakby. Dobry run, Kadzi. Dobry, no dziękuję, gratuluję. Dobry wstęp do mojego rana no. Zrobiłaś, więc wydaje mi się, że to tyle. Okay. Jan za kulisami nauczy Rytin, jak się gra, a wydaje mi się, że możemy już przejść do następnej gry, prawda? Okay, tak. To dzięki, na razie. Dzięki, pa, pa.
Hello. Hello.